Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Metamorfozis i od samego początku stawiam pytanie, jedno bardzo kluczowe pytanie, czy w tej grze będziemy robić coś więcej niż za każdym razem szukać odpowiedniej ścieżki z punktu A do punktu B? Czy będą tutaj faktycznie jakieś zagadki, może nie mind-bending puzzles, ale może coś w formie jakiejś interakcji czy większej działalności tutaj w tej grze, bo na razie pierwszy rozdział pokazał nam tylko jedno, że mamy do czynienia po prostu z wyszukiwaniem, naciskaniem tabulatora i wyszukiwaniem po prostu odpowiedniej ścieżki przez tor przeszkód. Więc, no właśnie, ale grafika jest cudowna, dialogi są spoko, pomysł jest ciekawy, ale no właśnie, czy jest coś więcej? Spodziewałem się po tej grze bardziej takiego, wiecie, jak jestem robakiem, to może jakiegoś, wiecie, jakiejś wioski robaków, o kurczę. Ło, halucyny! O kurczę, jakiejś takiej, wiecie, do trochę bardziej RPGowego podejścia, jakiejś zdolności, które odblokowujemy naszą postacią, cokolwiek, tak? A na razie tu widzę, że... Aha! Aha! Okej, to było szybkie, nie? Topimy się w wodzie i to na zasadzie takiego szybkiego topienia, tam przy okazji nacisnąłem przycisk, więc szybko poszło. Ale sami widzicie, że przez te poziomy to można przebiegać. Ale na pewno wysoką jakość prezentuje wykonanie tej gry. Fajne dobieranie, fajne te odnóża fajnie pracują. Wiecie, to, że te odnóże teraz są czarne, one mogą pokazywać, czy w danym miejscu znalazłem sekret. Jeżeli znalazłem sekret, znaczy, że te odnóża będą zakolorowane w takie żółte szlaczki, nie? I tak mi się wydaje, że tak to chyba działa. Możemy na to zwrócić jeszcze uwagę. Technicznie wygląda sprawa tak, że ja odpalam ten odcinek po nagraniu pierwszego, bo wiecie, robię zapasy na urlop, tak? Więc, bo teraz sobie siedzę w górach, jak oglądacie ten film, więc muszę robić zapasy na zaś. Więc prawdopodobnie 9 sierpnia wyszedł ten odcinek, może coś się zmieniło. Cóż, sami możecie sobie zweryfikować, jak moje plany zmieniły różne tam układy i przesunięcia w harmonogramie. Polecam serdecznie śledzić harmonogram, żebyście zobaczyli, co tam jeszcze w planach mam na te. Bo teraz mamy tryb jednego odcinka dziennie, tylko nie dwóch. No ale mam zamiar zaprezentować wam dużo różnych ciekawych gier. I starych, i nowych. W każdym razie, Metamorfozis. Bardzo mnie ciekawi pod tym kątem. Pod kątem właśnie tego, czy to jest zawsze tylko Walking Simulator? W tym przypadku Bug? O, Bugged Walking Simulator. Zbugowany symulator chodzenia. Bo tu można by tak dużo fajnych rzeczy moim zdaniem dodać do tej gry. Tak dużo można by w nią wsadzić. Ja naprawdę na tę grę trochę się napalałem, muszę przyznać, bo spodobał mi się koncept, ale mój zapał, muszę szczerze przyznać, po pierwszym odcinku trochę przygasł. No bo kurczę, widzę, cały czas słyszę jakiś głos, ale teraz widać też, że z podłogi tam się sypie. No bo po prostu widzę, że w tej grze na razie nie ma nic oprócz chodzenia. Musi być coś więcej w niej, żeby mnie zadowolić, tak? Jako gracza, który widzi po grze, że ma napisane, że są zagadki, więc ja bym chciał te zagadki zobaczyć, a na razie zobaczcie, że idziemy i idziemy i idziemy. Świat jest cudnie zrobiony, ale zaczyna być to już troszeczkę tak tyci, nużące, tak samo chodzenie. Chociaż jest to cały czas przyjemna przygoda, nie mogę powiedzieć, że nie. No właśnie. To jest w ogóle, no to są, muszą być fundamenty tego budynku, w którym byliśmy, czyli domu nie Steve'a, tylko jak on się nazywał? Józef, tak? Józef. Co Józef pił? Józef Piłsudski. No nie, no to już słaby dowcip. Już nikt się z tego nie zaśmieje, oprócz mnie. No dobra. W każdym razie, no być może tędy dalej. Oczywiście mogę nacisnąć tabulator, o właśnie. Będzie, że symbole wskażą mi drogę. Do tower. Właśnie mnie ciekawe, co to jest ten tower. Może w tym tower zaczną się dopiero mind-bending puzzles. Bardzo lubię to sformułowanie, mogę wam powiedzieć w ogóle ciekawostka, tylko anegdotka z kanału. Bo kiedyś również, dawno temu, to już było za 2-3 lata temu, nie pamiętam dokładnie, miałem chrapkę i mega dużą zajawkę na grę, która nazywała się Aporia. Była to gra, która wyglądała troszkę jak Quern the Witness, czyli gry przygodowe z logicznymi zagadkami. Takie, jakie lubię, takie, jakie uwielbiam. Początek zapowiadał się naprawdę świetnie. A im dalej w las, tym było gorzej, plus game breaking bug tam był również. I bug taki, który spowodował, że nie można było przejść gry, bo jakiś kran nie chciał się chyba odkręcić, czy nie można było go zamontować i no po prostu nie dało się grać. Trzeba było cały poziom, gdzieś tam jakiś save wczytać, żeby można było kontynuować. Pamiętam, że my to robiliśmy też na streamie. I od tego momentu, i gra była opisywana jako, że posiada
Mind-Bending Puzzles. I to Mind-Bending Puzzles tak się utarło mi w głowie, gdzie, no przyznaję, w żadnym... O, no i mamy sekrecik. Zobaczmy nóżki. Nasze nóżki powinny się za chwilę zmienić. Wiecie, to, wiecie co, ja cały czas... A, ja widzę tutaj... A, znalazłem trzecią chyba, bo mam trzy kropki tego znaku. Tam cały czas są ludzie. I to teraz mam kolorowe... Nie mam kolorowych nóżek? Jednak, czyli być może kolorowe nóżki robią się wtedy, kiedy zbieramy ten cały, nie wiem, pyłek czy cokolwiek tam nam wpadnie w ręce, coś kleistego. Ale zobaczcie, my tutaj budujemy pewnie jakiś wzorek i jak zbierzemy wszystko, to może coś to odblokuje, może jakieś dodatkowe zakończenie, albo dodatkową planszę. Albo to się tak zbiera dla zbierania. Widzę, że tam jest jakiś kolega, z którym zaraz będziemy musieli pogadać, więc tu się rozejrzę, bo lubię sobie eksplorować zawsze jakieś poboczne strefy. Czy to nie jest ten sam kolega, który żarł jabłko? Być może nie, to jest inny. Cześć, mam na imię Gregor. Nie zbliżać się. Mam obniżoną odporność, na pewno prądkujesz. Nic z tych rzeczy. No dobrze, jestem Siegfried. Bardzo mi miło. Przeklęte przeziębienie. A, psik! Co przez nie mnie tu zesłali. I co tu robisz? Przekierowuję tu ku właściwym szlakom urzęd... A, psik! O, to świetnie, bo szukam drogi do Tower. Przejście do Tower prowadzi przez pudełko Józefa. Przynajmniej w tym miejscu. Skąd ty wiesz o Józefie? Jego sprawa jest już w toku. A, psik! Na zdrowie. Przeklęty wentylator. Przez niego ciągle przeziębiam się na nowo, nie mówiąc już o rozwianych papierach. To czemu go nie wyłączysz? Zepsuł się. Może dam radę pomóc. O, gdyby ci się udało... A, psik! Właśnie pamiętajcie, że ta gra jest rozbita na rozdziały, tak? Jak tutaj będziemy... No teraz wam tego nie pokażę, ale są rozdziały i zawsze można rozdział wczytać, tylko pierwszy rozdział to był cały czas dom Józefa, więc to są wielkie rozdziały. To nie jest, że każda plansza, jak przejdziemy do każdej tej takiej strefy, którą tutaj widać, to jest jedna plansza. Jeżeli będziemy chcieli wczytać rozdział, to niestety wczytamy wielkie połączenie wielu map, więc no, to nie jest takie fajne, że można sobie wczytać dane miejsce, jak chociaż było, nie wiem, w Limbo, tak sobie teraz przypominam, albo w Inside'zie mieli zawsze taki podział. Stella też była grą, która miała taki podział, że zawsze można było wczytać, bo była mocno liniowa, no. No, Metamorphosis też jest do bólu liniową grą. Prawdopodobnie na pojedyncze przejście na razie tak wygląda. Musimy naprawić wentylator. Wiesz, narobił w niego kot. O Jezu, jak tu dyrgla się wszystko. Możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda tutaj. Podczas masz nadzieję, że symbole wskażą ci drogę do Tower. No więc kończąc w ogóle wątek z Mind-Bending Puzzles, to zawsze jak widzę, że to coś ma taki opis, to mnie coś trafia, ponieważ zwykle oznacza, że nie ma tam praktycznie w ogóle zagadek. Bo tak właśnie było z Aporiu, która no praktycznie zagadek tam nie miała. Te zagadki były bardzo proste, albo wręcz tedious, jak to się mówi, tak, słabiutkie. A mimo wszystko była opisywana jako taka, która zagnie wam umysły. Być może nie dotarłem do takich zagadek, ale to przecież z jakiego powodu, z powodu bardzo prostego. Ponieważ był game breaking bug. No jak mi gra nie pozwala w ogóle poznać gry, no to... Soreczka! No dobra, zobaczmy. Teoretycznie chyba... Czy co? Mam wrażenie, że musimy dostać może po kablu? Wszystko wskazuje na to, że zagadki naprawdę polegają na tym, że musimy... znaleźć odpowiednią ścieżkę, która pozwoli nam gdzieś powchodzić. I to są te zagadki tutaj. Oczywiście... O, kolejny. Tutaj nie ma... ta gra nie była opisana jako Mind-Bending Puzzles. Mogę z gościem pogadać? Co ci mój mąż nagadał? Siegfried to twój mąż? Mówił, że jest chory. Tak, i że to przez wentylator? Zawsze to samo. To wszystko nieprawda. Muszę znaleźć przejście do Tower. Czyli pudełko Józefa? Ostatnio było pod łóżkiem. Jeśli pójdziesz w górę przez wentylator, powinieneś się tam dostać. Czyli wentylator można wyłączyć? Oczywiście. To czemu Siegfried go nie wyłączy? A na co miałby później zwalać swoją niezdarność i bałagan w papierach? Czyli to o to chodzi? Zesłali go tutaj z Tower nie bez powodu. Proszę bardzo, wyłącz sobie wentylator. Widzicie? I teraz mam kolorowe nóżki. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że kolorowe nóżki oznacza, że po prostu mam ten kleik, nazwijmy to. Dobra, wyłączyłem. Ale zobaczcie, już drugi raz wyłączamy znowu wentylator. Jedyna opcja, jakie robiliśmy, to rolowaliśmy się po różnych szpulkach i to też kilka razy już. No i mamy przyciski, które potrafią tam czasami coś wyłączyć. I tyle. Nic więcej. Dobra, ale
skoro mamy teraz tutaj wejść, teraz trzeba wykminić, którędy rzeczywiście da się tam wejść. Spójrzmy na to jeszcze raz. Tu mamy jeszcze taką... Może po tym? Takie mam plan. Tak mi się wydaje. Może jeszcze pogadamy z Siegfriedem? Nie, już nie chce z nami Siegfried pogadać. Wydaje mi się, że trzeba zrobić to w taki sposób. Tak? O, właśnie. To jest nasza trasa w górę. Tak mi się wydaje. Tak, zdecydowanie. O, no i widzicie, znalezione. No ale troszkę słabo, jeżeli cała gra miałaby opiewać i raczej, prawda, opierać się, o, to słowo szukałem, tego słowa szukałem, opierać się na szukaniu zawsze właściwej ścieżki, żeby gdzieś dojść. Tutaj naprawdę można by pokusić się o wiele fajnych rzeczy, chociażby nawet i rodem Supraland, tak, bo tam miało dużo fajnych bajerów, było chociażby czuć jakiś rozwój naszego robaka, chociaż widzę, że tutaj bardziej chyba twórcy postawili na samą prowadzoną historię i podróż naszego bohatera, niż na nie wiadomo jakie mechaniki i wiadomo, nie RPG-owe systemy rozwoju robaka. To trochę martwi, ale czekaj, gdzie my jesteśmy? Gdzieś jesteśmy, na pewno. Jest tu strasznie ciemno. You are making a big mistake. O, jestem gdzieś dalej. We're treating you politely and you don't seem to appreciate the fact. Maybe you've forgotten, but unlike you, we are still free. And that is no small advantage. Take me to your supervisor as soon as he asks for it. Not before. In the meantime, don't trouble your head with matters of no importance. Stay focused. There are many more challenges ahead. Besides, do you think he'd let you see the supervisor dressed like this? Okay, zobaczmy, co tu jest napisane w sumie. Have you thrashed? And dust as well. Morduje jeszcze obraża. Drogi panie K, to silny środek owadobójczy sprowadzony bezpośrednio z Baden. Jeśli nie pozbędzie się tych ohydnych robaków, to nie wiem, co da im radę. Pańska gospodyni Grubach. W ogóle to ciekawe jest imię. Kobietę nazywają Grubach. Rozumiem, że jest szczupła. O, znak Tower, tak. No tam musimy pójść. Muszę się dostać do tego pudełka. Tak, bo tu widzimy, jak wygląda cała ta sekwencja tutaj. To na razie jest dość... prosta droga. A! O dobra, udało się. Tam cały czas gadają, ale już uznałem, że jednak wolę z wami porozmawiać, bo tam oni cały czas gadają. To nie są krótkie opcje. Nie są krótkie dyskusje. Są to dyskusje, które troszkę trwają. Dobra. Czyli co, mam się pionowo wspiąć teraz po tym? Nie wiem, czy dam radę. Co jest? Dobra. Dlaczego zginąłem? Wydaje mi się... Nie jestem do końca przekonany, ale wydaje mi się... Oj, teraz już nie mam lepkich paluszków. O. Myślałem, że wpadłem gdzieś, gdzie nie ma wyjścia. Wydaje mi się, że wpadłem właśnie na... Była informacja o tej truciźnie na robaki. I właśnie chyba w nią wpadłem. Tak? Tak mi się wydaje. Zaliczyłem zgon od trucizny na robale. Dobra, tylko teraz pytanie brzmi... Ja się tam fajnie dostałem poprzednio, a jak mam dostać się teraz, nie mając czym sobie łapek ubrudzić? Przestali gadać. Jest jakiś sukces. O! Mogę tutaj. O, dobra. Okej, okay. A papierko mogę się wspiąć? Mogę się wspiąć po papierku. Pytanie brzmi... Czy ktokolwiek przewidział taką podróż? Tak, można stąd wyjść na szczęście, chociaż tu jest mega ciemno wtedy. Dobra, czekajcie. Jeszcze raz, spokojnie, bez nerwów. Dajesz robak. Hops. Idziemy tutaj. Tak, mogę czytać, ale już poczytałem. Hops. Tam już jakaś książka leży. Ogólnie chyba musiałem stąd spaść. Takie wrażenie, że... A wiecie co? Spadłem tutaj, pomiędzy książki. O matko. Dobra, muszę sobie czymś... To wszystko jest chyba wylane, wiecie co? Mam wrażenie, że to wszystko jest wylane tym shitem. Jakkolwiek teraz, jeżeli w ogóle spadnę, no to już po mnie. Ops, przeskoczę to może lepiej. Tam jest chyba jakieś wejście, ale teoretycznie muszę zmierzać tutaj.
Czy ja przejdę tutaj? Tu delikatnie. Jest znak Tower. Dobra, posypało się. Są stopy. A, nie pójdę tam, to jest tak specjalnie zrobione, żebym nie mógł się dostać do stóp. Oni cały czas gadają. Non stop, ta sama sytuacja. Franz, Józef i ten koleś bez imienia. No dobra, super, ale tu był ten znak i teraz, a czekajcie, może spojrzymy na to w ten sposób? No muszę się dostać na górę, nie? No super, ale jak? Ja myślę, że po tym ołówku. A w takim wypadku muszę zlokalizować, tak mi się wydaje, miejsce, gdzie będę mógł sobie posmarować. Uiii! Tak. O nie, posmarować sobie muszę gdzieś nogi. A kurczę, nie wiem gdzie. Może tutaj przejdziemy? Bo tu są jakieś, zobaczcie. Tak, obszedłem tutaj, znalazłem to przejście. Jakieś buty są. Jakaś wieprzowinka. Co takie, o. Wejścia. O właśnie, udało się wejść wyżej. Czy mogę przewrócić ten widelec? Nie, bo leży na nim książka. Tak średnio. W każdym momencie można tu spaść, trzeba bardzo uważać. Jesteśmy teraz na grzebieniu. A i teraz muszę wejść tędy do jabłka. Niczym robak. And my box. Ah, inside I should have. Oh, where is it? I znowu. A bicycle license. I guess by the seriousness of this affair, a bicycle license should be enough. Enough for what? For identification. O, otworzyli pudło, faktycznie. Skoczyć do pudła trzeba, no dobra. Spróbujmy. To jest cały czas pierwszy rozdział właśnie, o to chodzi. Czyli pokój. Pokój Józefa, tak? O, dobra. Patrzę na was z pozycji lampki. O, przechyliłem się lampką. I nikt nie zauważył, że się przechyliłem. Smutek. I zamknęli mnie w pudełku. I zaraz będę musiał. To po angielsku tylko wyjdzie. Wymaga to, gra wymaga ode mnie thinking inside the box, nie? Historia ludzkości to chwila pomiędzy dwoma krokami podróżnika. A to chyba już było. Akurat słyszeliśmy, widzieliśmy ten cytat już. Kontynuuj. O! O nie, zamknęli pudełko i co? Co jakieś tutaj... Pudełko z tajnym przejściem? Dokąd mnie zaprowadziło? To nie ma sensu. Dlaczego pudełko z tajnym przejściem? Wiecie, co mi się wydaje, że może cała ta gra to jest wycieczka do Tower. Może celem głównym naszym jest dotarcie do Tower i to jest wszystko. Dlatego nie dotrzemy tam za szybko, ponieważ... O! To jest ta wieża. Ponieważ żeby tam dotrzeć, dotarć tam jest... Właśnie, to jest mój cel główny. Chociaż... No nie wiem. Chyba od nóża. Bardziej niż ręki. No właśnie. O, robaczki. Jak się tam dostać? To jeszcze daleka droga. Bardzo daleka. Cześć. Witaj nieznajomy. Niech żyje Tower. Niech żyje. Jestem Guildenstern, a to mój kolega Rosenkrantz. Skądś wasz kojarz? Kurczę. Guildenstern i Rosenkrantz? Dlaczego mam wrażenie, że kojarzę te nazwiska? Możecie dać znać w komentarzach, z kim te nazwiska się kojarzą. Niech żyje Tower. Niech żyje? Pogadali? Niech żyje Tower. Cześć. Cześć, jestem Gregor. Ja jestem Guildenstern, a to mój kompan Rosenkrantz. Zgubiliśmy drogę. Drogę do Tower? Drogę przez te grzyby. Mój kompan jest całkiem odurzony. Przepraszam, miałem ciężki poranek, obudziłem się rano jako robak. A pierwszy raz zamieniony. A, pierwszy raz zamieniony? Chcesz znowu poczuć się jak człowiek? Chciałbym powrócić do swojego ciała. Wystarczy zaciągnąć się kilka razy psylocybiną. Będziesz śmigał z fraktalami, patrząc na swój odwłok z góry. Stajesz blisko grzyba i mocno się zaciągasz. Niezapomniane wrażenia. Dziękuję, ale chcę prawdziwej przemiany. Nie zażywam narkotyków.
Matko. Pamiętaj, zaciągaj się blisko grzybów, tam psylocybina jest najmocniejsza. Już raz żeśmy skosztowali takiego jadostwa, no tak. I co, jest fajnie? Nie widzę swojego odwłoka jeszcze. Z innej perspektywy. To byłaby jakaś ciekawa odmiana, tak? Jak dodatkowa moc. Oj, patrz, jakieś kurczę ognisko robaków tu jest. Ognisko, siedzisko robaków. Dobrze, idę? Bo w sumie chciałbym pójść dodatkowo jakąś przestrzeń. O ja! Ło! Ale to nakasztaniły. Ale to powoduje tylko bardzo prosty efekt distortu. Distort. Nie chodzi mi o ten tort, tylko distort to taka jest. Powoduje, że faluje troszkę. Ten efekt używam chociażby przy vloga Subnautiki, w intro Subnautiki, kiedy robiłem. To używam tego efektu, żeby oddać trochę takie falowanie wody. To jest prosty efekt do dodania. Okej, czyli co? Jesteśmy teraz gdzie? Na tym grzybku. Okej, to wygląda jak jakiś stolec, ale nie, to są grzyby. Czekajcie, może tam. O! Wyszło lepiej niż chciałem. O, patrzcie co tam jest, patrzcie co tam jest. Wysoko mogę skakać. Oh yeah! Znowu to coś. To jest jedyny element tajemniczy, sekretny, który tu widzę. I znowu tworzymy symbol. Ten symbol znowu został, ewoluował. Wracam tu, żeby zobaczyć go z daleka. No, coś powodujemy, coś rysujemy. Okej, tutaj jeszcze gałązka odpadła, ale moje nóżki są standardowe, tak. Mam bardzo ładne nogi teraz. Nieskażone w żaden sposób. Ło, patrzcie! To wygląda jak jakaś wioska robaków. No w końcu coś ciekawego. Tower to pycha. Precz z tower. A tower fall? Ty wiesz tu, jest o tym ustęp w starym owadomencie zamiast testamencie, nie? Jozu, patrzcie ten statek, ale mega. Mi się podoba. Jakiś kultyści. Wczoraj robaczy pan do mnie przemówił w postaci gorejącego grzyba. Potem widziałem ćmę z trupią czaszką. Gorejący grzyb zamiast gorejący krzak, prawda? Ćma z trupią czaszką. Nie da się z motylem dogadać. Spacji zabrakło. Trzeba zniszczyć tower. O, jakiś kurczę ruch tutaj jest. Wiecie, fabuła tutaj jest kurczę rozwijana bardzo, bardzo spokojnie, powoli, ale jest. Wiecie, jakbym tu jakichś questów się spodziewał. Nie słyszycie. Jesteś robakiem. O-o. Oj, zawaliło się. Każdy dogodnek jest dany na siebie. Dopóki nie wrócisz do człowieka, to nie będziesz mógł od Józefa nic wyciągnąć. Człowieku, znaczy robaku. Tak, musisz zmienić się w człowieka, żeby cię usłyszał. O. Jakiś Zbigniew. Ten kaznodzieja to przywódca groźnej sekty. Trudno przed nimi uciec. Nie mów nikomu, że tu jestem. Pożo, ziom. Nie powiem. Ależ ta gra płynnie działa. Jaki jest cudowny feeling tej gry, muszę przyznać. Naprawdę. Przecudowny jest. Bardzo mi się podoba, jak to wszystko tu wygląda, jak to chodzi, jak to się porusza. Te odnóża pracują znakomicie. To jest na pewno bardzo mocny atut tej gry. Samo to, że możemy też naprawdę bardzo szybko popierniczać, jak robak. O! Stać! Kim pan jest? Nazywam się Gregor Samsa. Obudziłem się przemieniony w... Pan jest robaczem inspektorem? Nie, jestem człowiekiem. Jest pan szpiegiem? Nie, sprzedawcą. Proszę pokazać dokumenty. Nie mam dokumentów, jak mówiłem, właśnie się prze... Więc nie ma pan żadnego dokumentu tożsamości? Nie, proszę pana. Więc dlaczego ktokolwiek miałby panu wierzyć? Nie mam na to czasu. Proszę pójść do Harona. On to załatwi? Co, ale... Haron przewoźnik? W końcu mamy, no właśnie, Haron, tak? Ciekawe, co będę musiał mu dać. Jakiś strażnik, patrzcie, jak on jest fajnie zrobiony. Proszę się rozejść, no tak, proszę się rozejść. Czyli co? Nie ma, co ciekawe, klikam, nie mogę przeczytać. Please present valid documents at the checkpoint, czyli dokumenty w jakimś tam miejscu z checkpointem. O, patrzcie, i znowu, i uwaga. Strasznie to cuchnie. Chciałbym powiedzieć, że rybą, ale to nie to. No dobra. Ale intrygujące jest, jak tam się dostać. Klimat w każdym razie portowy. No bo to jest port. Może ten duży facet wie, jak stąd wyjść. Facet? To jest jakiś pająk znowu chyba.
No dobra, ale myślę, że jesteśmy w stanie wejść tutaj po ten sekret. No ale to wygląda znakomicie, no po prostu design. Kurczę, to jest najpotężniejsza moc tej gry, ten design. Ten świat jest znakomicie zrobiony. Ja nie pójdę do dużego faceta. Co tu się... Ha, ha, ha! Prace! Proszę bardzo, jakiś ruch. Dobra, to wreszcie jakaś wioska jest. Oj, tu jest robaczków. Cześć. Ja mój certyfikat zdobyłem już dawno. Właśnie go dostałem. Tam dostałem od prawnika. A jak tam wejść? Teraz jest chyba u niego zamknięte. Według zegara jest za wcześnie. Jest wcześnie, no ale nawet nie wiem kiedy otwiera. Sam musi się zorientować. A dlaczego nie płyniesz do Tower, skoro masz już certyfikat? Chyba po prostu nie mam odwagi. A poza tym lubię patrzeć, jak inni męczą się w kolejce zamiast kombinować. Co? No, to znaczy, że trzeba będzie przestawić zegar prawdopodobnie. Metodą, jak znam życie. Za tym przejściem jest prawnik. Będzie trzeba prawdopodobnie wykombinować tak, żeby jakoś otworzyć. Tu jest, widzicie, kołowrotek. Prawdopodobnie coś nim będzie można przestawić. Ale już jest więcej jakiejś takiej aktywności tutaj. Robaczej. Skrzynki z zapałek. Cudne. Mega. Co mamy tutaj? A! Otwarto 2:15 do 4 pewnie. Tak mi się wydaje. Czy zna pan godzinę otwarcia kancelarii? Tak, dlatego tutaj stoję. A o której będzie otwarte? Jeśli panu powiem, to stanę się bezużyteczny. Nie mam zamiaru być bezużyteczny. Dziękuję w takim razie za pomoc. Postaram się sam dowiedzieć. Moim zdaniem tutaj jest napisane. Tylko widzicie, no nie ma przetłumaczenia tego Geschäftszeiten. Geschäftszeiten. To musi być coś typu, o, otwieramy kiedyś tam, coś tam. Dobra, oczywiście Staszek w postaci robaka. Staszek Robaszek, znalazł sobie sekrecik, więc go odpala. Intrygujące jest ten zbiór tych symboli. On coś tu się kryło, jakiś symbol. Ciężko go, teoretycznie ciężko go zauważyć, bo jest bardzo niewyraźnie ciekawe, co się z niego stworzy. Dobra, zobaczmy tego wielkiego kolegę. Może nauczyliby nas jakoś latać, fruwać czy coś? Nareszcie jakiś pasażer! Pasażer? Pewnie szukasz sposobu, by dostać się do Tower. Mam nadzieję, że nie dojdę z czarnego szkodnika, nie nagadały ci żadnych głupot. Czarny szkodnik? Nie. Dobrze, pokaż certyfikat i ruszamy w drogę. Nie mam żadnego certyfikatu. Nie masz? Bez certyfikatu nie możemy popłynąć do Tower. Przecież Tower właśnie na tym polega, na certyfikowaniu certyfikatów. Nie wiedziałem. Dobra, czyli duży mi powiedział, że potrzebuje certyfikatu, którego wiem gdzie zdobyć, od prawnika. Ale żeby zdobyć certyfikat od prawnika, nie przejdę, to potrzebuję to prawdopodobnie otworzyć. O! Co tu się dzieje? Co to za zgromadzenie? Łukasz z masem wybrać. Jak ja tu wlazłem? Z tej wysokości wyglądacie wszyscy jak mrówki. Może oni są mrówkami? Nie, nie są. Żebym to ja pamiętał, gdzie zakopałem skarb. O! Hej, przyjacielu! Ahoj, robal lądowy! Kapitan jest wredny, jak popije. Ten nie chce ze mną gadać. A ty pogadasz? Chcesz zagrać w kości? Ile masz do przegrania? Chyba nic, dziękuję. Szkoda, zagrałbym w kości. W kości z robakiem? Gościu, wejdę na ciebie, co ty powiesz na to? O, ześlizguję się z niego jednak. Dobra. Okej, okay, robaczki. Spróbuję wejść tu na górę, nie? Wygląda na to, że to jest miejsce, do którego chcę się dostać. Być może po grzybach muszę się tam dostać. Tak zakładam. Pewnie droga jest łatwiejsza, ale ja nie lubię w łatwe. Customs Office. Spójrzmy na to jednak z góry. Jakoś, wiecie co? Mam wrażenie, że od tego dźwigu jakoś może trzeba się dostać. Tam na górę. Ewidentnie jakieś wejście musi być. Ta. Może pogadamy sobie z tym jegomościem. Albo z tym. Jest tu coś do oclenia? Chyba nie. To proszę nie tworzyć sztucznego tłumu i odejść. Szukam certyfikatu. Tu jest biuro celne, a nie prawnicze. Proszę iść zaczekać, aż prawnik otworzy biuro, a nie nam głowę zawracać. No dobra, to nie. Ziom? Bez łaski. Muszę znaleźć po prostu... Aha. Okej, okay, to było łatwiejsze niż myślałem. Gdzie jestem? Tu jestem. Chyba ma kilka widoków.
Teraz muszę wskoczyć jeszcze wyżej. Co, bez problemu, dobra. Okej, zobaczymy, czy to przestawi zegar. Tak. O, właśnie. Dobra, appointment time. Dobra, no to była mind-bending puzzle, to był, zdecydowanie. No dobrze, idziemy do prawnika. Ciekawe, jak wygląda prawnik. Świetne to jest narysowane. Wiem, że zachwycam się już któryś raz tym samym, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, a ja lubię się zachwycać. Sprawdź się względem ludzkości, to dzięki temu wątpiący wątpi, a wierzący wierzy. Same cytaty z Kawki. No dobrze. On też lubił chyba, z tego co pamiętam, właśnie kpić z biurokracji. I tak dalej. O Jezu, znowu jestem tu? Potrzebuję prawnika. Gdzie ja jestem tym razem? Zbieg okoliczności. Ja i Józef, potrzebujemy prawnika. Co, der idiot? Znowu wróciliśmy z zakamarków fajnych do świata rzeczywistego, gdzie mamy rzeczywiście prawdziwego prawnika. Dobrego prawnika. To jest prawnik? W ogóle nie wiem, tak zakładam, że może... A może on rozumie robaczy język? O Jezu, jakie klapeczki. Skarpetka ci spadła. No dobra. Chodzi na to, że będę musiał dostać się po prostu do tego gościa. Jakoś. Albo wcale nie, może prawnik żyje obok ludzkiego prawnika. Żyje ten prawnik. Ciężko powiedzieć, patrzę jak to wygląda. Na razie musimy zejść tutaj. No ale jak sami widzicie, no... W dużej mierze jednak Walking Simulator. Jeżeli są zagadki, to są... banalne typu wskocz na platformę i przekręć. To to? Fajny talerzyk. Okej, co my tu jeszcze mamy? Różne śmieci. Może musimy mu muzykę wyłączyć. Mi się wydaje, że to jest nasze zadanie. Wyłączyć mu muzykę. Może wtedy będziemy mogli pójść dalej. Włączyć muzykę. Może tu możemy sobie umazać rączki? Nie, nie możemy sobie tu umazać odnóży? Odnóży. Od czego odnóży? Co my tu znajdziemy jeszcze? Strasznie duża przestrzeń. O, robaczek! Trzeba mieć odpowiednie koneksje, żeby się dostać do takich luksusowych miejsc. Trzeba mieć... No dobra, mówiłeś to już. Do jakich luksusowych miejsc? Te robaki sobie żyją pod spodem, zobaczcie. I obok jakiegoś elementu robaki chcą się tylko bawić. Dzień dobry, czy mogę prosić o pomoc? Naturalnie, czego szanowny pan potrzebuje? Mam dostać certyfikat od prawnika. Nie mogę pomóc, nie lubię prawników. A to dlaczego? Przez jednego trafiłem do aresztu. Nie dopilnował jakiejś procedury czy coś takiego. Bardzo mi przykro, ale może jednak będzie pan łaskaw? Nie, żadnych prawników, żadnych paragrafów. Świetnie, dzięki. Certyfikat! Gdzie jest mój certyfikat? Wszystko w porządku? Nie! Spiłem się w gramofonie i zgubiłem mój certyfikat. Czy mogę jakoś pomóc? Tak, przestań się tu kręcić, muszę go znaleźć. Przyjazne te robaki. Dziap! Mamy kolejną część, która się w kolejny wzór układa. O właśnie, coraz większy ten wzór. I to nie układa się w tego robaka, co tam czasami widzimy. To jest jakaś inna część, jakiś inny wzorek. Ciekawe, do czego to będzie potrzebne w przyszłości. O, siema. Hej ty, chcesz trochę eteru? Albo opium? Pierwsza działka gratis. Nie, dziękuję, potrzebuję certyfikatu. Jesteś jakimś tajniakiem z Tower? Żartowałem, nie mam żadnych narkotyków. Proszę sobie już iść, tu się nic nie dzieje. Przydatne te robaki tutaj. Bardzo przydatne. Czyli co, jakoś trzeba znaleźć... ścieżkę do... Musimy, że wyłączyć, tak? Tak coś mi się daje, że trzeba wyłączyć muzykę. Ty coś się staje, to możemy coś poczytać? Jesteśmy robakiem, który umie czytać ogólnie, nie? Więc jest faza. Gruba. Ostra faza. Bo się skończyła sama muzyka. Tutaj nie widzę żadnego wejścia. Teoretycznie czuję, że tutaj... Nawet za bardzo byśmy chcieli wejść, to nie wejdziemy nigdzie. O, chyba, że po tym długopisie. Nie. Chyba nie. Chociaż? No jak nie, jak tak. Proszę bardzo. Jest wejście. Jest też sofa. Pana człowieka. Oj, się rozpędziłem? Oj, 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 prawie bym spadł. A pytanie, co by się stało, gdybym spadł? No byłoby koniec. Quick death by był, dokładnie. Chyba nie lubi robaków.
Chyba nie lubi robaków. Ale dobra, bo mam wrażenie, że chyba właśnie ten gramofon jest jakimś rodzajem pijalni. Czasami widzę, że cienie sobie szaleją. Pamiętajcie też, że ja trochę ogrywam to cały czas na wersji przedpremierowej, tak? Jest robaczek, chyba którego nie chcą wpuścić. Kolego, nie wejdziesz, ale nie pasujesz do atmosfery klubu. Następny. Nie pasuje do atmosfery klubu? Czyli co, mam znaleźć inne wejście? Mnie nie wpuszczą do gramofonu, nie wpuszczają. A to dlaczego? Mówił, że zbyt wyzywająco tańczę. Przykro mi. Paryżu uwielbiali mój taniec. No a tu nie uwielbiają. No i teraz nie wejdę. No i jak nie wejdę, to co mogę innego zrobić? Zobaczmy. Właśnie, bo tu jest zejście teoretycznie. Po tym grzebieniu, można powiedzieć. Uber psychoanalizę. Sigmund Freud, proszę bardzo. Tu też mamy wejście. Jest kilka. A i to byli. To są te same ziomki, których znamy już? Widzieliśmy? Wiecie co? Chyba nie. To jest inne miejsce. Hej, nie wiecie, gdzie tutaj dostanę certyfikat? O, jakiś ważniak przyszedł. Słyszeliście? Pan potrzebuje certyfikatu. Idź stąd, dobrze? Chyba nie lubią ludzi, którzy szukają certyfikatu. Z jakiegoś względu. Nie lubią. O! No siema. Hej, przystojniaku. Czy to jest robaczyca? Moje uszanowanie. Wyglądasz na zagubionego. Szukam certyfikatu. Aha, to będziesz musiał zapędzić do pracy tego prawnika. Jedyny sposób to przerwać muzykę. Jak to zrobić? Spróbuj w klubie gramofon. Próbowałem tam wejść, ale mnie nie wpuszczono. Podobno nie pasuje tam. Ha! Oczywiście, że nie pasujesz do tej całej zgrai. Jesteś przystojniejszy. Dzięki? Wróć tam i powołaj się na mnie. Nie będę już robili żadnych trudności. Czyli na kogo mam się powołać? Jestem Lenny. Gregor, miło mi. Coś czuję, że jeszcze cię gdzieś spotkam. No dobra. Aj, zobaczcie, tutaj mamy... widzicie, ja szedłem gdzieś tam, inną trasą szedłem, tak? Byłem pod spodem, ale nie przybyłem aż tutaj w to miejsce. Teraz wiem, że muszę pójść... Ona się leni tutaj, haha! Leni się tutaj, leni. To jest? Odbicie. No dobra, czyli musimy wejść do gramofonu. Dobrze, moi drodzy. Cóż ja mogę powiedzieć? Wygląda na to, że przez całą grę będziemy mieli dokładnie tego typu rozgrywkę. I muszę powiedzieć, że... Będę szczery, no... Nie porywa mnie sam gameplay. Sama gra, ładna otoczka, wszystko pięknie, ale tutaj cały czas się łazi. Jest to strasznie liniowe, tak w opór liniowe. Kolego, nie wiedziesz, bo coś do atmosfery klubu. Lenny mnie przysyła. A, to w takim wypadku witam serdecznie w klubie gramofon. Bar jest na dolnym piętrze. Zobaczymy sobie jeszcze ten gramofon, tak? Zobaczymy, jak on w środku wygląda. O, jaki tu... Ale czadzior! Tylko tak jak mówię. Wizualnie... Jest to naprawdę świetne. Zobaczcie, tańczą sobie jakieś robaki. Co one tu robią? Ile one mają odnóży? Musimy zatrzymać... Siema, robak. Musimy zatrzymać po prostu... muzykę. Dobrze, moi drodzy, ja sobie znajdę jakieś ładne miejsce. Tu jest mnóstwo robaków, które na mnie dziwnie patrzą. Powiedzmy jakoś, o, to jest bardzo fajne miejsce, takie pejzażowe. I w tym miejscu zakończę ten materiał, mówiąc tak. Zakładam, że jak ta gra wyjdzie, to taka moja trochę takie proroctwo, że ona raczej będzie miała między 70 a 80% pozytywnych ocen. Znajdą się oczywiście ludzie, którym się to spodoba, będą chcieli iść, bo to będą fabuła, jakaś historia. Ale też będzie, myślę, że będzie trochę narzekania, że za bardzo Walking Simulator, za mało gra. No bo, zobaczcie, nie mamy żadnego rozwoju postaci. Od początku, co zdobyliśmy jakieś moce, w sensie nauczyliśmy się chodzić po pionowych ścianach, to chodzimy po pionowych ścianach. Nie ma żadnych, nie wiem, dwuskoków, nie ma... Ta gra jest mocno liniowa, to jest po prostu podróż. To nie jest sandbox, troszeczkę sandbox, nawet pół zamknięty sandbox, czy, nie wiem, półotwarty świat, w którym można chodzić, jakieś rzeczy zwiedzać i jakoś rozwijać swojego robaka. To jest po prostu opowieść. I moim zdaniem to za mało. To za mało dla mnie, żeby mnie przyciągnąć do tej gry. Nie wiem, może będziecie mieli inne wrażenia z tej rozgrywki. Ja się niestety troszkę zawiodłem. Może rzeczywiście spodziewałem się po tej grze czegoś więcej. Ale przede wszystkim widząc, że wymieniane są tam, że jest dużo różnych ciekawych zagadek w tej grze i jest granie robakiem. Na tyle różnych sposobów można było tę grę ulepszyć. Na tyle różnych sposobów można by użyć tego świata do jakichś fajnych mechanik, ciekawych zagrań. Brakuje mi tutaj tego, ona jest moim zdaniem za bardzo wybrakowana. Chodzenie samo po ścianach i łażenie i skakanie,
to trochę za mało. Czuję się fajnie, jest fajnie jest być robakiem, fajnie jest patrzeć na te odnóża pracują. Jakieś są znajdźki, to prawda, coś tu się faktycznie dzieje, jest jakaś historia, ale to wszystko jest takie na pół gwizdka. Z tej produkcji można było tyle rzeczy fajnych wyciągnąć, żeby człowiek czuł, że chce poznać kolejne elementy fabuły, tej części tej gry, a tu cały czas przemy przed siebie z lokacji do lokacji. One są troszkę, mimo że są pięknie zbudowane, są trochę puste, mimo że są te NPC, to one tylko czasami zlecą nam jakieś zadanie, które i tak musimy wykonać, żadnych dodatkowych zadań nie widzę. I oprócz zbierania tych tajemniczych symboli, no nic w tej grze się nie dzieje. Więc dla mnie, mówię, jest to troszkę za mało i wydaje mi się, że niestety zostajemy tylko przy dwóch odcinkach. Dlatego troszkę się zawiodłem i jest szansa, że niestety Metamorphosis jednak wyląduje u mnie w top 13 za tych rozczarowań tego roku. Ale to może dlatego, że troszkę nie spełniło to moich oczekiwań względem tej produkcji, albo ja widzę, że ile z niej można by wyciągnąć, a jednak... no nie ma tutaj tego. Za mało dla mnie tutaj kontentu, który mnie do tej gry przyciąga. Mimo że, powiem to po raz ostatni, jest znakomita wizualnie i znakomita, jeśli chodzi o pomysł. Reszta, moim zdaniem, trochę tego brakuje. Nie zdziwiłbym się też, jakby nagle okazało się, że po premierze ta gra ma mixed reviews, czyli mieszane recenzje, gdzie tam, wiadomo, poniżej 70%, tak chyba są mieszane. Nie wiem, naprawdę nie wiem, myślę, że na pewno znajdą się jacyś fani tej produkcji. Oczywiście, jeżeli was zainteresowało to, co widzieliście po tych odcinkach, to oczywiście kupujcie grę i grajcie, tak, jak najbardziej was do was zachęcam. Nie trafiła ona natomiast do mnie, więc wielka piona na pewno, ale może po kolei, wam się film podobał, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Ja się tutaj żegnam, no i cóż, i prawdopodobnie na tym zakończam ogrywanie Metamorphosis. Może kiedyś jeszcze przyjdzie taki moment, w którym uznam, że... A może jednak odpalę, zobaczę, co jest dalej. A może wy przejdziecie, pogracie i zachęcicie mnie do tego, żeby przejść dalej, bo może dalej jest ciekawy i rzeczywiście to jakieś ciekawe zagadki. Chociaż no wszystko tu się opiera na dwóch rzeczach praktycznie. Na wciskaniu przycisków i na pracowaniu odnóżami, żeby jakieś rolki przeciągać. To jest po prostu za mało, według mnie. I od początku mamy dokładnie to samo i nic się nie zmienia. Dziękuję wam za to serdecznie, wielka piona. Trzymajcie się i do zobaczenia w innych grach. Cześć!